Czas ma wiele wspólnego z wodą. Lata płyną, miesiące upływają, jednego i drugiego cofnąć nie sposób. Choć dzięki współczesnej technice są pewne wyjątki. Czy Państwo poznają? Tak, to Kielce równo 90 lat temu na pocztówce z 1929 roku, wydanej w przededniu ważnego, epokowego wydarzenia. Poczujcie się proszę jej adresatami. Kielce, 1929 rok. Miasto jest centrum administracyjnym dużego województwa sięgającego od granicy z Niemcami i Częstochowy na zachodzie, po Białobrzegi i Kozienice na północy. Z roku na rok przybywa mieszkańców, wytyczane są nowe ulice, powstaje wiele domów. W ciągu 10 lat od odzyskania niepodległości liczba mieszkańców Kielc wzrosła o 15 tysięcy, przekraczając barierę 55 tysięcy civitas kielcensis. Wraz z dynamicznym rozwojem rosły potrzeby. To właśnie wtedy miasto znalazło się w przededniu wielkiego cywilizacyjnego skoku. Ruszyła budowa pierwszej sieci wodociągów i kanalizacji. 20 października 1929 roku władze kieleckiego magistratu powołały do życia dyrekcję wodociągów i kanalizacji miasta Kielce. Nazwa ta przetrwała do lat 50. Na jej czele stanął wówczas młody inżynier Olgierd Nowodworski, który pozostanie na tym stanowisku aż do II wojny światowej. Ekspertyzy wykazały, że pierwsze ujęcie wody dla Kielc należy zlokalizować tutaj, na Białogonie, w miejscu, gdzie do dziś znajduje się ulica Siedmiu Źródeł. Źródeł, które dały początek wodociągom kieleckim. Opracowano wówczas plan, według którego woda miała być pompowana rurociągiem w okolice obecnego zbiegu ulic Żeromskiego i Prostej, gdzie powstała wieża ciśnień. Resztę miała już zrobić grawitacja, dzięki której woda mogła trafić do mieszkań w Śródmieściu. Kielce, podobnie jak Radom i Częstochowa, skorzystały z pożyczki amerykańskiego przedsiębiorstwa Ulen & Company w wysokości $500,000. Spłata łatwa nie była, dlatego sporą część zobowiązań musiał po latach przejąć na siebie Skarb Państwa. Poważna inwestycja była jednak niezbędna. Pierwsza sieć miała 11 km wodociągu i nieco ponad 7 km kanalizacji. I choć to zaledwie ułamek procenta dzisiejszej sieci, był to milowy krok, który pozwolił Kielcom dołączyć do elit starnego grona miast, którego mieszkańcy mogli cieszyć się bieżącą wodą. Rozwój miasta i względy sanitarne były głównymi przyczynami kolejnej inwestycji, którą rozpoczęto realizować kilka lat później. Mowa o uruchomionej w 1937 roku pierwszej oczyszczalni ścieków na Pakoszu. Już wtedy, myśląc o nowoczesnych rozwiązaniach, chętnie czerpaliśmy z zachodniego know-how, importując najlepszą myśl techniczną z ówczesnych Niemiec oraz Anglii. Niestety, 2 lata później również z zachodu nad Kielce nadciągnęła wojenna nawałnica. Już we wrześniu 1939 roku niemiecka amunicja nie oszczędziła infrastruktury wodociągowej, niwecząc w wielu miejscach dekadę wysiłków i prac. Po wojnie nastąpił czas odbudowy w narzuconych przez trudną historię ramach socjalizmu. Choć nie był to łatwy czas, miasto przeżywało wówczas gwałtowny rozwój. Wraz z nowymi zakładami pracy przybywało mieszkańców. Od zakończenia II wojny światowej do 1972 roku liczba Kielczan wzrosła ponad dwukrotnie, z 53 do 137 tysięcy. Kielce rosły także przestrzennie. W 1972 roku otwarto magistralę wodociągową z ujęcia w Zagnańsku. Od tego momentu zasila ona północne dzielnice miasta. W 1974 roku oddano do użytku oczyszczalnię ścieków Sitkówka, obecnie największy taki obiekt w regionie. W 1989 roku PRL przeszedł do historii, rozpoczął się okres przemian ustrojowych. Zatrzymajmy się na chwilę w 1993 roku. Kielce liczą ponad 200 tysięcy mieszkańców, w mieście działa już Centrum Targowe Kielce, powstają kolejne firmy szukające swoich szans w nowej rzeczywistości. Wraz ze zmianami w gospodarce przeobrażeniu ulega podejście do ochrony środowiska naturalnego. To właśnie na 1993 rok przypada zakończenie kolejnej rozbudowy największej oczyszczalni ścieków Sitkówka i zamknięcie kolektora awaryjnego, którym do tego czasu część nieoczyszczonych ścieków odprowadzana była do rzeki. Niejeden kielczanin powiedział wtedy: nareszcie!
Nowe stulecie otworzyło nowe możliwości. Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku wodociągowa spółka pozyskała środki na rozwój w wielu dziedzinach. W 2011 roku zakończono kolejną modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Sitkówka. Powstała wówczas pierwsza w regionie i jedna z pierwszych w kraju stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych, a sama oczyszczalnia uzyskała światowe parametry technologiczne. Niedługo później zakończono największą w historii rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ciągu zaledwie 5 lat przybyły 182 km nowej kanalizacji i 17 km wodociągu. Wartość projektów, na które spółka uzyskała środki unijne, wyniosła do tej pory 653 miliony złotych, z czego 277 milionów złotych dofinansowała Unia Europejska. Projekty te objęły łącznie budowę 238 km kanalizacji, 37 km wodociągu oraz 51 pompowni. Zbudowano skomputeryzowany system monitoringu i sterowania siecią, zakupiono pojazdy specjalistyczne, w tym najnowocześniejsze wozy do udrażniania i oczyszczania kanalizacji zwane słoniami na kołach. A wszystko zaczęło się 90 lat temu od zaledwie 10-kilometrowego wodociągu. 7 źródeł, 9 dekad i setki milionów na inwestycje. Dzięki nieustannemu rozwojowi i ciężkiej pracy wielu pokoleń możemy się cieszyć czystą, a może bardziej super czystą kielecką kranówką.